Dziś przetestujemy sobie klocki Sluban, ale to nie są takie po prostu klocki Sluban. Cały czas mam nieodparte wrażenie, że to jest pan Heisenberg, który tak dużo natworzył sobie swojego kryształu, że aż zrobił sobie z nich motor. Zapraszam. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale Sluban, 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 Sluban. Sluban się u mnie już na kanale pojawiał i ja o nim mam zdanie takie mocno mech. No nie jest za dobrze, natomiast tu mamy do czynienia ewidentnie z jakąś inną serią, Sluban Motorcycle. Ma on wiele zestawów, jak widzimy, i to wyglądających na obrazku całkiem ciekawych zestawów. W ogóle w różnych realiach, nawet coś a la Indiana Jones tutaj się znajdzie. Także jest naprawdę, zapowiada się inaczej, naprawdę ciekawie, a jak jest, to się zaraz przekonamy. Tak jak mówię, mam średnie jakby nastawienie do Slubanów, ale dostałem też tą paczkę w prezencie od Oliwiera, do którego kanał teraz wam w narożniku rzucam, więc może warto ten kanał sprawdzić, by wiedzieć, co mi zgotował, czy dobrze mi zgotował, czy mi źle zgotował, moi drodzy. Otwieramy sobie oczywiście zestaw i zaraz zobaczymy, z czym to się je. Wow, chyba pierwszy raz w historii nie pamięta instrukcja. Fakt, w takim opakowaniu mogłoby się wydawać, że byłoby to ciężkie, natomiast uwierzcie mi, nie takimi rzeczami już mnie Chińczyki zaskakiwały, więc super, nie? Super, wow, pierwszy raz w historii chyba nie pamiętam i jakościowo, powiem wam szczerze, całkiem instrukcję. Niestety wypadło też stąd naklejki, wypadły, no szkoda. Kilka rzeczy mnie tu też ciekawi, bo na przykład spójrzcie, myślałem, że ten napis Coffee na parasolu to będzie naklejka, a tu taki chamski render w ogóle to chyba jest póki co, ale czy to ma naklejkę tu? Chyba nie ma, albo jest nadruk. Instrukcja nawet całkiem, mówię, gruba i nie, no jest. No to co oni gadają? Gdzie tu jest 3? Aha, bo Coffee jest niewidoczny. Dobra, jest tu Coffee, czyli jednak jest, po prostu niewidoczny, bo to są białe napisy. No i 67 elementów to jest to, co znajdziemy tu w środku. Kilka dość ciekawych, plus ten hipol. Instrukcja póki co zdaje test, wszystko jest wyraźne, wszystko jest spoko, a sam papier jak najbardziej ok. Wszystko znajduje się w jednej folii, którą mam wrażenie muszę przekrzyczeć, by nie zagłuszyła mi filmu. I otwieramy sobie na waszych oczywiście oczętach, jak to robimy prawie że zawsze, ten zestaw. Troszkę mnie martwi ten element, znaczy on jest włamywany, wiecie, jak w takich samolotach, które można było kiedyś kupować w kiosku czy coś. Bardzo ciekawy wygląd tego krzesła, który zastanawiałem się właśnie, czy to będzie jeden element, ale okazało się, że tak, jest jeden element, dodatkowo brak studów, czyli nie przystudujemy go do niczego, żeby to potwierdzić, no to no, nie przystudujemy go do niczego kompletnie. No i troszkę innych ciekawych elementów, jak takich całkiem podobnych do Lego, jednak trochę się różniących, ale wyglądających naprawdę ok. Po takie, które są oczywiście z rzynką od Lego, po takie jak na przykład te kwiatuszki, które swoją drogą były jakieś bardzo podobne w Lego, ale też trochę inne. No z tym motorem, mówię, będzie trochę faktycznie zabawy, bo to wszystko trzeba powłamywać. Ja myślę, że dajcie, moimi drodzy, kilka sekund, zaraz sobie to złożymy i omówimy gotowy produkt, co? We'll be right back.
Idealny zestaw składa się kilka elementów. W ogóle nawet trochę elementów zapasowych zostaje, co na pewno na plus, ale tak jak mówiłem, na zestaw składa się kilka elementów. Ot, taka uliczna sceneria, można by rzec. Mamy tutaj taką, no, nawet nie kawiarenkę, tylko właściwie coś przed kawiarenką. No i tam nasz pan Heisenberg pije sobie swoją kawusię. Czemu mówię, że to Heisenberg? No bo przecież tak wygląda. Spójrzcie, no to wypisz, wymaluj, jest taki, no tylko uśmiechnięty troszkę bardziej niż w serialu, pan Heisenberg. No cóż, Heisenberg ewidentny. No i ten motor w kolorze niebieskim, jak go kryształy. Ja wam nie będę tu, jak niektórzy truł, że to są jakieś cukierki. Nie, moi drodzy, to twarde narkotyki Heisenberg robił. Twarde. I pamiętajcie, nie bierzcie nigdy twardych narkotyków. No chyba, że ktoś was częstuje, to wtedy kategorycznie nie bierzcie ciężkich narkotyków. Kategorycznie. No, Heisenberg. O, Heisenberg. Prawda, przy jakichś interesach, w ogóle jest elegancko tutaj, elegancko ubrany, ma kamizelę, kamizelę zdejmowana, jej minusem jest to, że trochę nam się tutaj też może telepać, no i na przykład tu pod pachy widać też z boku, co raczej akurat na minus bym zaliczył, no ale jest krawacik, jest uśmieszek, jest wszystko. Stolik jest robiony tak, jak niektórzy lubią, czyli brak studów, ja akurat takiego rozwiązania nie lubię, natomiast docenić trzeba też dużo klocków, których na przykład nie ma Lego, a Sluban już ma, na przykład tu, tak widzicie, jeszcze lekko wklęśnięte, mamy parasolkę, a tu akurat wzorem Lego bardzo podobny element, aczkolwiek chyba kilka różnic jakichś minimalnych jest. I tak właściwie jest w dużej ilości tutaj klocków, które dostajemy. Niby bardzo podobnie do Lego, oczywiście wzór jest ewidentny, ale trochę różnic jest. Nawet w takim laptopie takie coś ma miejsce. Jest w ogóle touchpad tutaj, super. Odlew naprawdę niby spoko. Oczywiście przy srebrnym często są kłopoty i to tutaj widać, ale spójrzcie, no w Lego on się tak ładnie nie składa. W Lego jakbyśmy go tak 100 razy złożyli, rozłożyli, to by się rozpadł. A tu i złożony wygląda porządnie. I w ogóle, no jest ok. Od banuszku już trochę mówiłem, no i spójrzcie, kolejny odlew indywidualny. Mamy również tutaj ten motor, który jak widzimy jest tak zrobiony, składa się z kilku części, go już rozmontować to raczej bym tak nie robił, nie polecał, ale no można. No oczywiście też stópki by ładnie nam stały ze stópkami, aczkolwiek jak dla mnie bez tych stópek, no stoi tylko troszkę z, tak bokiem i to mi nie przeszkadza. Kwiatki wyglądają też całkiem okej i w ogóle też są na takim klocku niby wzorowanym na Lego, ale jest ciut inny, bo takie żłobienie jednak tu jest inne. Fajnie, że oni idą swoją własną stronę. Oprócz tego mamy jeszcze latarnię, która wygląda w taki oto sposób, no jak to latarnia, ale też super, że z czterech stron są lampy, bo naprawdę w Chińczykach to by mnie już nic nie zdziwiło. Jest również lampa, na której ta naklejka wygląda no po prostu źle. No i jest jeszcze sam baner, że tutaj możemy napić się kawusi. Dość myślnie zrobiony z tymi stojakami, również z naklejką. No, no i tyle fajnego, bo teraz trzeba przejść do minusów. Zestaw do Slubanów mnie nie przekona. No niestety, mnie już przy budowaniu, ba, przy pierwszych dwóch elementach, czyli po motorze i po kipku, bolały już tak paluchy, że naprawdę miałem serdecznie dość i chciałem podziękować z budową reszty. No po prostu nie buduje się tego przyjemnie, buduje się to ciężko i wiecie, ja jestem starym chłopem po 30, a co dopiero muszą mieć małe dzieci, to ja sobie tego nie wyobrażam. Naprawdę było mi to ciężko złożyć. Dodatkowo, jeżeli damy jeszcze inne elementy, tak jak na przykład naklejki, no ta naklejka na przykład jest prawie na wymiar, przez co musiałem ją 3-4 razy odklejać i przeklejać ponownie, przez co już tak ładnie nie wygląda. Ta na parasolu wygląda już w ogóle tragicznie, ale o tym się wypowiadałem. Na motorze zacząłem kleić, ale tak od niechcenia już, no, też wymagają poprawki, co tutaj dużo gadać. Koła, które tutaj były, bo tak naprawdę to one zmęczyły mnie w pierwszej fazie budowania, były tak ciężkie do włożenia guma do plastiku, że musiałem tutaj niestety użyć zębów. W związku z tym, jak widzicie, tutaj plastik jest już przeze mnie uszkodzony, ale naprawdę palce to pierwszy element. Tak, on mnie załatwił na resztę budowy. Może gdybym tu zaczął od zębów, to nie byłoby tak źle. Natomiast musicie brać pod uwagę, że zęby niszczą ten jednak tutaj plastik. Ja jednak tego zestawu rozmontowywać nie będę, więc to mi akurat nie przeszkadza. Koło z tyłu tak średnio się też kręci swoją drogą i on tu na przykład raczej nie pojedzie. Nim szuram, a nie on kręci kołami. W latarni, gdy mi w pewnym momencie coś odskoczyło, element uciekł, ja naprawdę już nie miałem ochoty, wiecie, go krzywego elementu tu poprawiać, a tamtego szukać, ale dobra, już znalazłem. Sam hipek również, no wiecie, wiadomo, na pochwałę na pewno są takie rzeczy jak szyja ruchoma na boki, gór, przód, tył i boki. Również, że dłonie się ruszają, bo tak, one się tutaj ruszają. Zresztą to nie jest mój pierwszy zestaw, już to kiedyś pokazywałem. Natomiast mi się po prostu look tej figurki średnio podoba, ale na nią akurat narzekać nie będę, bo to mówię, to już jest sprawa indywidualna, co się komu podoba. Na pewno figurka raczej na plus niż na minus, bo tak jak mówię, no rozwiązania, które tu są, są spoko. Przy czym nie każdemu muszą się podobać, ale widać, że kombinują. No i jeszcze krzesło, które się nie przystodowywuje. No ale cóż, może sobie podsumujmy ten zestaw.
No właśnie, bo mam trochę takie wrażenie, jakby ktoś chciał, jakby ktoś naprawdę, jakby tam byli ludzie ogarnięci, jakby tam byli ludzie z jakąś wizją, byli ludzie, którzy chcieli coś zrobić, stworzyć jakąś nową zabawkę, alternatywę dla Lego. Tym bardziej, jak na przykład szukamy sobie chociażby na AliExpress, to jest naprawdę dużo tych podróbek slubanowych. W związku z tym nie jest to jakaś marka, wiecie, za 5 zł z jakiejś tam małej miejscowości, że tam 5 zestawów wydała i tyle. Oni coraz bardziej i więcej produkują. W związku z tym naprawdę gdzieś tam może idą nawet w kierunku alternatywy dla Lego, no bo tu na przykład to wiecie, jest jednak zestaw, który jest autorski, a nie jest stricte podróbką. Kombinują, natomiast jakość wykonania niestety tego jest zła. Mnie paluchy absolutnie, mnie bolą i naprawdę slubanów prędko następny raz nie przetestuję. Klocki musiałem wymontować zębami, naklejki są złe. Jest wizja, ale brak, no niestety nie wiem, czy myśli technologicznej, czy po prostu sprzętu, czy jakiegoś budżetu, by w ten sprzęt zainwestować i w ogóle zrobić coś więcej, zrobić coś lepiej. A szkoda, bo naprawdę, patrząc na to, że idą jeszcze swoje dedykowane elementy coraz bardziej, które naprawdę nawet wyglądowo często są lepsze od Lego, no to by się chciało, by jednak coś tutaj szło lepiej. Na dzień dzisiejszy jednak, to znaczy początek 2020, chociaż zestaw w 20 dostałem, nie wiem czy to jest data w ogóle kiedy był wyprodukowany, ja wam osobiście nie widzę tu roku, ja wam osobiście na ten czas slubanów nie polecam. Niemniej będę im się przyglądał, bo tak jak mówię, duża nadzieja w moich oczach i w mojej głowie dla tych klocków jest, że jednak kiedyś coś z nich będzie. Nie mówię też, bo ile te klocki raz zbudujemy, się przemęczymy, na półce będą wyglądały całkiem spoko. W jakiejś makiecie miasta, czy po prostu w jakimś, wiecie, waszym mieście klockowym, super elementy, których nie dostajemy od Lego i tam się będą prezentowały, ok, no tylko tu już trzeba przeboleć budowanie. Jeśli jednak kupujecie te klocki stricte dla budowania i bawienia się nimi non-stop, to mi się już za nic w świecie nie chce ich rozmontowywać. Wtedy nie polecam. Czyli jak często bywa. Na półce jeszcze nie jest źle do budowania średnio. Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Mam nadzieję, że pomogę. A przynajmniej uchronię niektórych z was przed kupnem, jeżeli się wahaliście nad tymi klockami. Ale może też ktoś stwierdzi, że nie, przesadzam, albo nie, ja przetestuję. Zapraszam, czekam na waszą opinię, jeżeli takie coś robicie. Albo nawet teraz w komentarzu zostawcie mi opinię, czy mieliście kiedykolwiek jakieś slubany, czy bawiliście się. No ja niestety na dzień dzisiejszy mówię im nie. Ale niejednoznacznie, jeszcze kiedyś wrócą. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Zostawcie oczywiście subskrypcję wraz z dzwonem, by przyszłych odcinków nie przegapić. Bye!